Witamy! Czy może być lepsze miejsce do rozegrania meczu niż Anfield, zwłaszcza przy tak ładnej pogodzie? Czekamy dziś na nie lada atrakcje. Nisko kłaniają się Państwu Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. To w naszym towarzystwie obejrzą Państwo to spotkanie. Za chwilę spotkanie angielskiej ekstraklasy, czyli elitarnej Premier League. Liverpool zmierzy się z Wolverhampton Wanderers. Tomku, przedmeczowe analizy i prognozy można snuć bez końca, ale najważniejsze jest zawsze to, co wydarzy się już na boisku. Tak więc oglądajmy. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Alisson Becker między słupkami. W formacji obronnej Andy Robertson wystąpi razem z Trentem Alexander-Arnoldem na bokach. Sadio Mane oraz Mohamed Salah zagrają na bokach pomocy. Formacja z wyraźną szpicą, zatem tak, w linii ataku osamotniony napastnik. Zobaczmy, kogo wystawił do gry trener Wolverhampton. To mi wygląda na ustawienie 1-5-2-3. Co może z tego wynikać, Jacku? Sądzę, że chcą zabezpieczyć w ten sposób przed pole bramki, a jednocześnie dać dużą swobodę w akcjach ofensywnych bocznym obrońcom. Trzech graczy z przodu natomiast ma stale wywierać presję na defensywę rywala i stanowić ciągłe zagrożenie w przypadku szybkiego ataku z własnej połowy. Stadion mieszczący się przy Anfield Road to jedna z prawdziwych świątyń futbolu. Bez względu na to, komu kibicuje się na co dzień. Każdy fan piłki chciałby choć raz zasiąść tu na trybunach. Długo by wymieniać miejsca na obiekcie Liverpoolu, które sprawiają, że serce zaczyna bić szybciej. Znak This is Anfield nad wejściem z tunelu, brama Billa Shankly'ego z mottem You'll never walk alone, no i oczywiście słynna trybuna The Kop. Podanie João Moutinho na dobieg. Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Mamy strzał! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Spora część przedmeczowych zapowiedzi poświęcona była, rzecz jasna, Mo Salahowi. Ciekawe, jak dzisiaj nam się zaprezentuje. A czego może... Ale zaraz, oj, może być z tego gol. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. A teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Co teraz zrobi? Zacentruje? Przyjął, ale trochę ciasno. Nie skorzystali jednak na puszczeniu gry. Tracą piłkę po tym faulu, więc sędzia postanawia jednak przyznać rzut wolny. Wypadnie pierwsza bramka meczu. Dobrze bramkarz wyczuł wykonawcę, broni. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Jego Żota. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Dobre przerwanie akcji rywala. Piłka teraz do Thiago. Może spokojnie dośrodkować. Schodzi teraz do środka. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Za takie zachowanie musiała być żółta kartka. Sędzia nie ma wątpliwości, że to jedyne rozwiązanie.
Sadio Mane teraz przy piłce. Udaje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Thiago, ale może teraz będzie szansa. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Potence. Strzał z daleka! Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Chyba za bardzo się podpalił. Wystarczyłoby lżej, ale celniej. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Bardzo inteligentna gra w obronie. Znowu mają piłkę. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Obiecująco to wyglądało, ale jest spalony. No tak, moim zdaniem podanie było idealne, ale nie wolno tak wyrywać do przodu. Trzeba było zaczekać, lepiej wymierzyć moment do ataku. Dobrze, że gra na granicy spalonego, ale musi być po właściwej stronie. Statystyki potwierdzają to, co widzimy na boisku. Posiadanie mniej więcej porówno, dużo klepania w środku. Stąd ten bezbramkowy remis. Zagranie na dobieg, popatrzmy. No niestety, gra przerwana, tam był spalony. Gdyby podanie poszło trochę wcześniej, dałoby się tego uniknąć, bo wyjście na pozycję było świetne, tyle że zagranie okazało się spóźnione. Diogo Jota. Salah. Diogo Jota. Podanie do Jordana Hendersona. Ładne zejście z piłką ze skrzydła. To nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Piłka teraz do Thiago. Sędzia się nie waha i gwiżdże po tym zagraniu. Rzut karny. Ruszył w stronę piłki Salah i piłka ląduje w bramce. Mogło się podobać, bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria i tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siatce. Jaka radość w sztabie trenerskim. Cieszą się z tego prowadzenia. Na pewno nie chcą go oddać. Jest gwizdek i piłkarze na Anfield schodzą z boiska na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Mane. Diogo Jota. João Moutinho spokojnie przechwytuje piłkę. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Ależ obrona teraz! Wydawało się, że to musi wpaść.
dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Nie udało się celnie zagłówkować. Defensywa staje na wysokości zadania. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Nelson Semedo. Dobrze zaprezentował się do przerwy Mo Salah, prawda? Tomku, prowadzą i zawdzięczają to właśnie jego trafieniu, więc nie sposób się przyczepić do tego, jak gra. Pytanie, czy będzie w stanie utrzymać tę formę również po przerwie. Jeśli tak, to myślę, że zwycięstwo mają jak dba. Lander Dendonker. Są już na przeciwległej połowie. Popatrzmy teraz, jak to spróbują rozegrać. Zbyt słaba centra, ląduje w rękach bramkarza. I piłka pod nogami Salaha. Ależ okazja Salaha. Musi trafić do siatki. Kompletnie wyprowadzili tu bramkarza w pole. Pewnie trafia do pustej bramki. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Na razie 2-0. Thiago. Diogo Jota. Atak The Reds. Przesuwają się pod bramkę. Posiadaniu piłki Henderson. João Moutinho. Na czas, by dopieść. Teraz uwaga, Raul Jimenez. Nie ma gola, broni Alisson. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. No, bramkarz teraz naprawił swój błąd. Ładnie interweniował. Cóż, oddał piłkę rywalom i niemal doprowadził do utraty gola, ale ostatecznie się zrehabilitował. Pewnie teraz będzie już grał ostrożnie. I Diogo Jota. No i... aj, obok słupka. Z jego zewnętrznej strony, co pewnie zmartwi drużynę strzelających. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Thiago, proszę bardzo, na dobieg. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać?
Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. 4 minuty doliczone do podstawowego czasu gry. Trochę tych przerw się nazbierało. Fabinho poradził sobie z przeciwnikiem. Schodzi teraz do środka. Thiago Alcantara. No i nawet nie drgnął bramkarz. Był pewny, że nic z tego nie będzie. Od początku widział, że to uderzenie nie zagrozi jego bramce. Została jeszcze tylko minuta. Koniec meczu. Liverpool wygrywa.